Dzień dobry, mamy upał, weekend długi, 16 sierpnia nagrywamy tę audycję 2023 roku, 35 stopni u mnie na dworze, nie wiem ile u Krzysztofa, ale w każdym razie temperatura rośnie, a polskie PKB spada, taka jest wiadomość z GUS-u. To już jest pytanie, czy idziemy w kierunku recesji, to pytanie sobie należy poważnie zadać, ale jeżeli chcesz kupić mieszkanie na kredyt, no to pewnie interesują Ciebie również losy bezpiecznego kredytu 2%, a tu jest wiele ciekawych informacji. Pojawiają się jakieś, właśnie nie wiem, dowiemy się od Krzysztofa, czy to są plotki, czy nie, na temat na przykład tego, że bank PKO BP w cudzysłowie sabotuje akcję kredytu bezpiecznego, to znaczy utrudnia jego przyjmowanie. Porozmawiamy także o tym, ile z wniosków, ile kredytów, no i czy na przykład warto wnosić wkład własny do tego kredytu. No i cóż, jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, zapraszam, subskrybuj ten kanał, piszcie nam w komentarzach sugestie audycji, którymi warto się zająć. Zachęcam również do zaglądania na stronę cement24.pl oraz na nasz serwer na Discordzie, taka nowa inicjatywa, gdzie możemy sobie pogadać o gospodarce, czasem nawet głosowo, ale żeby nie przeciągać, oddaję głos Krzysztof Bontal i powiedz nam, może najpierw zacznijmy od tej informacji, która obiegła media, że PKO BP stara się utrudnić pośrednikom, a ty jesteś też pośrednikiem między innymi finansowym, składanie wniosków o kredyty. Ile w tym jest prawdy? Dzień dobry Państwu, cześć Tomku. Witam ze słonecznej Warmii. 35 nie ma, jest dopiero 30 czy tam 29, więc jeszcze mamy pole do popisu w stosunku do tego, gdzie ty jesteś. Dojdzie do was. Idzie do nas, tak, z wiatrem. Jeśli chodzi o ten komunikat PKO BP, tak naprawdę on został gdzieś tam powielony na podstawie informacji, które zostały z tego komunikatu wyciągnięte, to ja bym się nie skłaniał jeszcze do tej tezy, że PKO BP chce zmniejszyć ilość wniosków przyjmowanych. Jest to jeszcze za wcześnie i jeżeli w ogóle kiedykolwiek by chcieli to zrobić, tak? Jedyne, co może być tego powodem, znaczy nie jedyne, ale taki główny naprawdę powód, to jest to, żeby zmniejszyć zakorkowanie tego banku, bo jest taka masa wniosków, że wszystko czeka w kolejkach. Tak? Co się tak naprawdę wydarzyło? Od pośredników w Polsce kredyty, wnioski kredytowe na bezpieczny kredyt są składane bezpośrednio do kilku regionalnych centrów hipotecznych. I do tej pory było to przekazywane za pomocą kuriera. Cała zmiana polega na tym, że teraz te wnioski trzeba dostarczać osobiście. Nie można, tylko w określonych sytuacjach i przy zgodzie centrum hipotecznego można to zrobić kurierem, a trzeba to zrobić osobiście. Niektórzy doszukują się, że to zostało zrobione specjalnie, żeby wolniej wnioski do centrów hipotecznych spływały, żeby bank miał czas na odkorkowanie się. Ja nie jestem taki do końca pewien, dlatego że niedużo wcześniej bank zrobił zupełnie coś innego, czyli oprócz przyjmowania wniosków w tych zakorkowanych centrach hipotecznych pozwolił w niektórych regionach przyjmować wnioski od pośredników za pośrednictwem oddziałów w tych regionach. Pierwszym akurat regionem, pierwszymi dwoma regionami był Olsztyn i Kraków. Dzisiaj tego już jest dużo więcej, więc tych miejsc, gdzie można dostarczyć wnioski i złożyć te wnioski, jest tak naprawdę kilkadziesiąt. Co ważne, w tym przekazie medialnym była mowa, że te wnioski trzeba dostarczać do centrali banków. No tutaj to była duża nadinterpretacja, absolutnie do centrali banku, PKO BP. Nadinterpretacja. Nie, tego się nie dostarcza bezpośrednio do centrali banków. Tutaj są ścieżki albo przez oddział, albo przez to centrum hipoteczne, o którym mówiłem, i dopiero później wszystko wpada do jednego worka, do analizy. Także tutaj nawet nie ma specjalnie, nie powinno mieć specjalnie dużego wpływu na czas, na jakieś procedury, bo ostatecznie te wnioski lądują praktycznie w tym samym miejscu. PKO BP podało jako odpowiedź na to swoje działanie informację, że prawdopodobnie było bardzo dużo, albo dużo było, może niekompletnych tych wniosków, może przesadzam, że bardzo, ale że w każdym razie dużo niekompletnych wniosków, czy były jakieś błędy. I żeby te błędy wyeliminować, to przy składaniu już tych konkretnych wniosków jest sprawdzana kompletność i poprawność wniosków.
No, przyznam szczerze, że żeby odkorkować trochę te sprawy, które mogą iść dalej, tak, to całkiem sensowne posunięcie, bo nie będą nam do analizy wchodzić wnioski, które i tak za chwilę byłyby zatrzymane, bo trzeba jakieś uzupełnienie złożyć, bo trzeba złożyć jakieś wyjaśnienie, cokolwiek, czy analityk, czy osoba, która zajmuje się tym wnioskiem, znajdzie rzecz, którą trzeba wyjaśnić, trzeba ją wyjaśnić, zajmuje to czas wnioskom, które są kompletne i które mogłyby przejść dalej i szybciej uzyskać decyzję, a co za tym idzie, umowę kredytową. I ja myślę, że to taki jest powód, oczywiście nie mam pojęcia, no to jest moje mniemanie, ale no ja uważam, że jeżeli bank chciałby ograniczyć akcję kredytową, to po pierwsze wyłączyłby możliwość składania wniosków pośrednikom przez oddziały te dedykowane, albo pogorszyłby ofertę, tak? I wstrzymałby. Fala by się trochę przesunęła na inne banki, a tych banków no, mamy już kilka, tak? Bo cały czas mówimy o PKO BP, Aliorze, PKO SA, a bardzo dużą popularnością dzisiaj zaczyna cieszyć się Velobank, co jest trochę niespodzianką. Co ciekawe, co też dlatego, że może taką popularnością się do tej pory nie cieszył, on ma bardzo krótkie relatywnie czasy procesowania jeszcze. Ma widocznie swoje moce przerobowe, no bo wiadomo, że poprzedni Getin nie był małym bankiem, tak? Tam spora ilość osób pracowała, a że jednak nie jest tak popularny, inaczej do tej pory nie był tak popularny jak cała reszta, no to naprawdę czasy analiz były nieporównywalne z tym, co my oglądamy w tej największej trójce. Spokojnie, proszę, wierz mi, można było zrobić wniosek w 10 dni. No dobra, zaraz właśnie przejdziemy, bo chciałbym, żebyś mi odpowiedział właśnie na pytanie takie, ile tych wniosków, jakieś ostatnie informacje, ile złożono o ten bezpieczny kredyt, ile kredytów udzielono, dlaczego jest taka różnica między ogromną liczbą wniosków, a niewielką ilością kredytów, bo tu też powstają, szczerze mówiąc, chyba złe informacje medialne. Nie robimy, zresztą powiem od razu, programu propagandowego, bo my nigdy z Krzysztofem nie wpadaliśmy w zachwyt na temat tego programu, ale warto jest mówić prawdę niż ulegać plotkom i takim nadinterpretacjom, o tak mało kredytów udzielono, a wniosków ogromne, więc ogromna jest ilość odmów. Jak to wygląda naprawdę? Ostatnia informacja jest sprzed kilku dni podana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii i ona mówi wprost. Ponad 29 tysięcy złożonych wniosków i tutaj też od razu mówię, zarejestrowanych, prawda? To tutaj mówimy o tych wnioskach, ja cały czas będę powtarzał swoją mantrę, że to są wnioski, o których centrale banków wiedzą, czyli te, które są w systemach banków. I tego już czyli mamy 20. De facto więcej ich może być złożonych, tylko jeszcze jakiś. Oczywiście, w oddziałach banków, w drodze może być dużo więcej. O tych wiemy. I to jest ponad 29 300, chyba 68, jeśli dobrze tą liczbę zapamiętałem. Natomiast w tym samym czasie, czyli od początku startu programu, czy tam 1, 3 lipca, mamy 2021 podpisanych umów. Średnia wielkość kredytu to jest 360 tysięcy, ale tego się należało spodziewać, bo pierwsze są wkłady własne, po drugie nie każdy bierze kredyt na maksymalną kwotę 500-600 tysięcy, ponieważ w niektórych regionach, w wielu regionach, w wielu lokalizacjach no mieszkania są tańsze jednak niż w Krakowie, Warszawie i tych największych 7 miastach, o których my najczęściej mówimy, prawda? Więc tutaj to robi swoje. Dlaczego taka jest duża dysproporcja? Bo biorąc, wyrywając tylko z kontekstu te liczby, to mamy na 15 wniosków przypada jedna umowa, tak? No absurd, prawda? Dlaczego tak mało, a może dużo odmów, a może ten program to lipa? Nie, trzeba wziąć dwie rzeczy główne pod uwagę. Po pierwsze, czasy procesowe w większości banków, oprócz tego wyjątku, który tam powiedziałem, to jest co najmniej miesiąc. Te pierwsze wnioski gdzieś były robione w 3 tygodnie, tak? Ktoś miał szybko, po prostu, powiem szczerze, miał fart. Bo dzisiaj już tego farta na pewno nie będzie. No miał dokumenty. Procesy są takie, że wnioski już po miesiąc, półtora leży, prawie półtora leżą i też jeszcze nie mają wydanych decyzji. Jeżeli nie mają wydanych decyzji, bo ta analiza trwa, to nie było możliwości podpisania umowy, tak? Więc przez pierwszy miesiąc praktycznie śladowa ilość była podpisywana umów, bo trwały analizy. Teraz te analizy się zaczynają kończyć, więc po pierwsze my teraz będziemy mieli wysyp
możliwości podpisania umów, bo to też jeszcze nie będzie w wielu przypadkach umowa. Dlaczego? Dlatego, że nawet ci, którzy mieli już możliwość podpisania umowy, mieli decyzje pozytywne, a kupowali na rynku wtórnym, czekali na to, żeby mogli skorzystać z niepłacenia podatku PCC przy zawieraniu umowy zakupu, czyli przy akcie notarialnym. Więc no to jeszcze muszę poczekać. Im się nie spieszyło. Mam decyzję, jestem zadowolony, ale ja nie podpiszę tego, bo ja chcę czasowo wszystko tak ustawić, a proszę, pamiętaj, że my o tym, kiedy nastąpi, kiedy będzie ten, że 31 sierpnia, to jest tym pierwszym dniem bez PCC, to wiemy relatywnie od niedawna tam przecież, tak? A już jakieś umowy mogły być dopodpisane wcześniej. Ludzie po prostu czekają. Oczywiście nie dotyczy to budów i rynku pierwotnego, a ja zakładam, że było więcej transakcji na rynku wtórnym. Dlatego, że jeszcze nawet dzisiaj, ale od samego początku jeszcze było bardzo dużo niedomówień, jakichś niewiadomych tym programem i te, które wnioski, które były, te transakcje, które były bardziej skomplikowane, no one szły wolniej po prostu, tak? Zakupy na rynku pierwotnym mieszkań z miejscami postojowymi, z prawem wyłącznego korzystania. Przecież to niedawno zostało dopiero wyjaśnione i też jeszcze nie we wszystkich bankach, tak? Więc ja myślę, że teraz, w tym tygodniu, czyli tak naprawdę tydzień albo w następnym, tydzień przed tym 31 sierpnia, my będziemy mieli coraz więcej podpisywanych umów i to już będzie lawinowo wzrastało, dlatego że będzie więcej decyzji i ludzie już, klienci nie będą czekali na PCC 3. A powiedz nam coś na temat tych miejsc postojowych, dlaczego to jest problem, dlaczego to był problem, o co chodziło, tak w skrócie. No cały czas jest problem, wiesz Tomku, to jest problem tego typu, że była interpretacja, że można na początku, że można miejsce postojowe czy tam jakieś parkingowe tylko kredytować, jeżeli to jest przynależne do mieszkania. No tutaj trochę takim absurdem było, bo miejsce postojowe najczęściej jest sprzedawane na zasadzie wyłącznego korzystania z nieruchomości, z części wspólnych budynku. Czyli ja mam mieszkanie, ale mam też udział w częściach wspólnych całego budynku, czyli też częścią wspólną jest hala garażowa, prawda? Więc ja mam tam jakiś udział i mam wyznaczone miejsce, że mogę, właściwie będąc właścicielem mieszkania, korzystać dożywotnio z tego miejsca postojowego. No i tutaj to coś, to jest prawo do korzystania. To nie jest pomieszczenie przynależne. To w ogóle nie jest pomieszczenie w kontekście definicji pomieszczenia, tak? Więc nie wchodziło to w grę. No i długo banki czekały i na interpretację ministerstwa i też no, tam swoje oczywiście ich kancelarie pracowały, jak to zinterpretować, czy można przy zakupie na rynku pierwotnym finansować takie miejsce. No i już są banki, które finansują, na przykład PKO BP to finansuje. Tam jeszcze w ogóle była druga rzecz, że dobra, finansujemy, ale będziemy finansować tylko na przykład, jeżeli cena jest jedna ustalona, czyli w cenie mieszkania, jednej cenie, nie wiem, 400 tysięcy, mamy składowe mieszkanie i to prawo wyłącznego korzystania. Jeżeli jest rozbita cena, to już zaczyna się kłopot. Jeżeli mieszkanie 380, a to prawo korzystania 20. Już tutaj nie wszystkie banki chcą to kredytować. Także w tym programie nadal jest dużo niuansów i to, co powiedziałem, to, że my tego nie wiemy, no to analitycy w bankach też czekali na interpretacje, na rozwiązania, więc dużo takich wniosków, ja zakładam, było trochę odsunięte na bok, tak? Że poczekajmy jeszcze chwilę, tam dzień, dwa, trzy, aż wyjaśnimy wszystko i będziemy mogli udzielić tego kredytu, no bo co jest jasne, bank nie zaryzykuje udzielenia kredytu, jeżeli będzie to niezgodne z ustawą, bo to skutkowałoby temu, że on na początku 2024 roku nie dostanie dopłat. O, i to właśnie poruszyłeś najważniejszy temat, bo o tą podejrzewanie banku PKO BP o taką obstrukcję przy przyjmowaniu wniosków, utrudnianie i tak dalej. Bo też jest taka prawda, że na te pieniądze, na ten cały produkt, na ten cały kredyt bezpieczny zostały zarezerwowane jakieś pieniądze, ale dopiero w 2024 one będą wypłacane bankom. Wszystko, co banki wypłacą w 2023 roku, to one dostaną tę dopłatę do odsetek, dostaną dopiero w 2024, też nie wiadomo kiedy, bo to tam
chyba któregoś stycznia mogą wnioskować dopiero, więc to jest też taka operacja rozciągnięta w czasie, więc teoretycznie mogą być niewyrywne do pozbywania się pieniędzy dziś i może im na tym zależeć, na takim rozciąganiu decyzji, bo trzeba powiedzieć, program spotkał się, no zresztą było do przewidzenia, o tym mówiliśmy, z dużym odzewem i z dużym zainteresowaniem ludzi, którzy chcą kupować mieszkania, bo oni uznali to i słusznie, takie oprocentowanie dwuprocentowe pewnie słusznie uznali za korzystne dla nich. Czy widzisz taką w ogóle postawę banków, czy raczej na razie jej nie widać? W tym sensie przeciągania sprawy. No mógłbym się domyślać tego, co ty powiedziałeś, tak? Bo tu nawet już nie chodzi o to, żeby wstrzymywać. To równie dobrze można by tą analizę wydłużać, żeby faktycznie już klienta, powiedzmy, mam, bo on ten wniosek złożył, tak? Ja wiem, że on dostanie ten kredyt, ale im później dostanie, tym ja będę miał krótszy jako bank ten okres od udzielenia kredytu do otrzymania tych dopłat, tak? Bo po prostu będą mniejsze raty w tym okresie 2023 roku. No i też tam nie wiemy dokładnie, kiedy te banki te pieniądze dostaną w tym 2024. Wiemy, kiedy się rozliczają, kiedy mają raporty, tak? I tutaj to jest istotne. Więc no, nie jestem pewien, no, może tak być, tak? Ale to teraz pytanie, my do końca nie wiemy, o czym myślą w bankach, bo pamiętajmy też, że kończy się rok, będą podliczane słupki, są różne premie i teraz pytanie, czy bank chce pokazać wyniki, czy chce pokazać wielkości, no, jaki mają cel w banku, tak? Jaka jest polityka banku, bo tutaj to jest niezmiernie istotne, no, czy któryś bank przypadkiem nie będzie chciał w drugą stronę pokazać, że nagle jest liderem udzielania kredytów hipotecznych. Wiesz, że to jest bardzo ważne, to jest istotne, też to działa, to jest psychologia i to jest bardzo, bardzo potrzebne też bankom. Natomiast ty powiedziałeś o tym zmniejszaniu, tam wspomniałeś zmniejszaniu, czy w ogóle tej popularności, że była popularność. My nadal nie wiemy, jak, czy ta popularność się zmniejsza, tak? Bo to tylko rynek może pokazać, tu gdzie, bo tam nie chcę sobie tam, wiesz, dodawać za dużo, jakieś megalomanie, ale to my to widzimy, jakie jest dzisiaj zainteresowanie na rynku, bo przez liczby, które tutaj są podawane, my jeszcze przez jakiś czas tego pewnie nie zobaczymy, dlatego że nie zobaczymy tego spadku, dopóki nie zostaną zarejestrowane wszystkie wnioski, które do tej pory spłynęły z tej pierwszej fali, więc one mogą już wolniej spływać do banków, ale cały czas jest ta robota, taka orka na ugorze, ta praca u podstaw, czyli rejestrowanie wniosków. Ale są też wasze odczucia, na przykład pośredników właśnie finansowych czy pracowników banku, którzy przecież widzą, że przychodzi dzisiaj, w danym tygodniu przyszło 10 osób, w drugim 30, a w następnym 15, prawda? I to też tak trochę czujecie pewnie ten rynek, tym bardziej zresztą, że pewnie też nie wszyscy liczą tak i nie stawiają sobie karbów jak dawniej karbowy na kijku. Kto przychodzi po zwykły kredyt hipoteczny, czyli ten nie oprócz, ten bez tej dopłaty, a kto przychodzi po te dopłaty. W lipcu mówiliśmy o tym, że w lipcu prawdopodobnie mieliśmy kumulację tych pierwszych chętnych na bezpieczny kredyt i jeszcze tych, którzy ciągle załatwiali ten zwykły kredyt. Jak jest dzisiaj? Macie jakieś odczucia takie, czy nie widać Tomek, na razie jakichś trendów? Tomek, wiesz co, to tak wygląda, że wiesz, porównywanie z lipcem ilości osób, to jest, wiesz, że to jest, to nic nie pokaże, bo w lipcu przyszły osoby składać z poprzednich iluś miesięcy, tak? No tak. Żeby nie powiedzieć, że pewnie z sześciu nawet, bo to tak wyglądało, więc takiego nawału klientów, takiej ilości, to już na pewno nie będzie ani w sierpniu, ani we wrześniu, tak? Bo to byłoby niewyobrażalne wręcz. Aczkolwiek muszę ci powiedzieć, że tak jak ja mówię o sobie, tak? I o tym, o czym tutaj wiem, wcale tak bardzo zainteresowanie nie spadło. To znaczy cały czas są nowe osoby. Ja też zakładałem, że może być ta pierwsza fala, dobra, wszyscy byli przygotowani do tego, żeby to wziąć, składają wnioski, no i wszyscy odpoczywają, tak? Czyli analizujemy to, co zostało złożone. Nie, cały czas nowi ludzie pytają, nowi klienci pytają i co ważne, teraz widać tą strukturę lepiej, tak? Czyli ile osób pyta lub składa wnioski o bezpieczny kredyt 2%, a ile o zwykły? Bo w lipcu, no to tam była ogromna przewaga tego, co był bezpieczny kredyt. No tutaj to w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości. Dzisiaj naprawdę sporo osób
składa o zwykły kredyt. Czyli ta druga grupa cały czas jest na rynku. To nie było według mnie tak, że ona się na hura, wszyscy rzucili się, no nie wiem, czerwiec, tak? Powiedzmy czerwiec, lipiec, spróbujemy zdążyć przed tą falą bezpiecznego kredytu. No to tak do końca chyba nie jest. Wiesz, mówię to w dłuższej perspektywie, my to zobaczymy. Tym bardziej, że my się zbliżamy do końca roku. I to jest w ogóle następna rzecz, o której chciałem ci powiedzieć, zresztą pewnie ty ją zakładasz, ale jej chyba nie podnosiliśmy. Czyli to, że była pierwsza fala w lipcu, specjalnie powiedziałem pierwsza, nie? Żeby się, że będzie druga. Ja spodziewam się, że pod koniec roku będziemy mieli drugą falę. Dlaczego? Dlatego, że dużą niewiadomą jest ten kredyt w 2024 roku. I ta pula, o której ty mówisz, tak? Czyli to, że banki mają te pieniądze dostać z puli z 2024 roku. I teraz co będzie w 2024 roku? Jeżeli w 2023 byłoby zarezerwowane, bo to wcale nie musi być udzielone, byłoby zarezerwowane tyle dopłat, żeby, nie wiem, no załóżmy, wyczerpał się ten limit budżetu na 2024 rok, to co będzie w 2024 roku? Co będzie po tym, jak, nie mówię od 1 stycznia, bo to nie będzie 1 stycznia pewnie, ale po tym, bo banki muszą zaraportować to z tego, co pamiętam, ten 2023 do 7 stycznia. Czyli załóżmy, co będzie po 7 stycznia? Jeżeli BGK, Bank Gospodarstwa Krajowego, sprawdzi, że zostało udzielone, nawet nie musi być 100% wykorzystania, nie udzielone, zarezerwowane 100%, wystarczy 90%, bo o tym mówi ustawa. Jeżeli 90% jest wykorzystane, robimy 100%, koniec. Nie przyjmujemy wniosków na ten rok. I teraz pytanie. Jeżeli by taka historia się wydarzyła, a nie jest niemożliwa, tak, bo nie interesują nas, kolejny raz mówię, udzielone kredyty, tylko złożone wnioski, bo tu jest rezerwacja środków, to co będzie w 2024 roku? Czy zostaną przesunięte środki z następnych lat? Mogą. Czy zostaną dosypane jakieś środki? No, druga wersja to chyba tak między książki możemy sobie włożyć. Tak? Znaczy wiesz, to duża niepewność, bo jeszcze w międzyczasie mamy wybory i nie wiemy, kto te wybory wygra, jak się będzie, a nawet nie tyle kto wygra, tylko kto potem zawiąże koalicję, na przykład jeżeli będzie potrzebna, zdolną do posiadania większości w Sejmie i trwałą, taką, która by miała istnieć, to zobaczymy. Nie chcemy, ja nie chcę rozmawiać o wyborach, tak? Ale poczekaj, jeszcze jedno. Ja uważam tutaj akurat, kto nie wygra, to dodatkowych środków na ten program nie będzie. Mogą być tylko przesunięcia. Nikt nie da dodatkowych środków, bo wiesz co, bo obaj wiemy, no skąd. No to jest też możliwe, tym bardziej, że jak powiedziałem i informacja, od której zacząłem, dzisiejsza informacja GUS-u o PKB za drugi kwartał w 2023 roku, to jest wstępny odczyt dzisiaj, GUS mówi, że jeszcze może go skorygować do 31 sierpnia, on będzie już taki oficjalny komunikat, ale ta informacja nie jest optymistyczna, bo pokazuje spadek PKB w Polsce w danym okresie i jest to kolejna z takich informacji, które z gospodarki nie płyną dobre, bo mamy i spadek sprzedaży detalicznej liczonej takiej w cenach stałych, no pozytywnie na razie może powiedziałbym pozytywnie, nasze bezrobocie jakoś zbytnio nie rośnie, utrzymuje się na niskim poziomie, to jest na pewno informacja pozytywna, a ten rynek mieszkań jest takim w tej chwili, czy był, czy jest, takim jedynym, można powiedzieć, że chyba jedynym pozytywnym fragmentem gospodarki lub jednym z niewielu, który się rozwija lepiej niż nasza gospodarka. A to jest czym spowodowane? No, programem właśnie 2% i dosypaniem pieniędzy dla klientów popytowych. Nie wiem, chyba wyczerpaliśmy temat kredytu bezpiecznego na dzisiaj, chyba że chciałbyś, Krzysztofie, coś dodać jeszcze ciekawego dla ludzi, jest którzy się to, o ten kredyt ubiegają. Jedyne co, to tutaj nawiązę do twojego, to już nawet nie, ten rynek nieruchomości w Polsce nie jest ewenementem w Polsce. On zaczyna być w szerszej skali ewenementem, tak?
Że jest lepszy dookoła, niż tak, jest lepszy niż świat. Dookoła mamy raczej spadki cen mieszkań, tak? Brak, zmniejszenie zainteresowania, a u nas jest wybuch. I to jest ewidentnie to, co powiedziałeś. No, tani pieniądz na rynku. Tutaj nie ma innego powodu. To jest jedyne, co może być. Jeżeli damy tani pieniądz na cokolwiek, to będziemy to mieli. Ja tam chyba gdzieś przetaczałem ten przykład no, bonu turystycznego. Jak ktoś dostał 500 zł na to, na wyjazd, to co zrobił? No pojechał, no skorzystał, tak? Więc tak samo tutaj. Mogę mieć tanie pieniądze na 10 lat z gwarancją tego na 5, bo na 5 to jest pewne, bo nawet skalę znamy, tak? Jak ten kredyt bierzemy. Więc dlaczego mam nie skorzystać? No skorzystam, a takiego taniego pieniądza nie było w kredytach chyba nigdy, ja nie pamiętam przynajmniej. No tak, no, czyli krótko mówiąc, mamy z tego powodu prosperity. Słuchajcie, jeżeli interesują Was nieruchomości, trendy na rynku nieruchomości, subskrybujcie nasz kanał, piszcie nam w komentarzach propozycje audycji, jakie mamy robić, piszcie też również swoje odczucia i swoje spostrzeżenia dotyczące rynku nieruchomości. Zapraszam jeszcze raz na szkolenia na cement24.pl o obrocie nieruchomościami. No i cóż, trzymajcie się i nie dajcie się tym upałom. Niedługo już nadejdzie jesień. Byle nie w kredytach.